Cześć, witam Was po krótkiej przerwie i zapraszam na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Kryzys energetyczny to termin, który jest dziś na Starym Kontynencie odmieniany przez wszystkie przypadki. Bardzo wiele wskazuje, że mimo nierzadko uległej postawie wielu europejskich państw, jeśli chodzi o surowce energetyczne, co objawia się m.in. w naginaniu, by nie powiedzieć łamaniu przyjętych przez sam Zachód sankcji, Federacja Rosyjska ma zamiar ze swoim szantażem pójść na całość, odciąć dostawy, powodując kryzys polityczny, społeczny, gospodarczy. Jakie to może mieć efekty, jakie będą skutki dla poszczególnych europejskich gospodarek i co możemy z tym zrobić? Zapraszam na materiał. Partnerem programu Polityka Zagraniczna jest XTB, polski broker o globalnym zasięgu, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. W XTB inwestowanie w prawdziwe akcje spółek z całego świata oraz fundusze ETF do kwoty 100 000 euro obrotu miesięcznie odbywa się bez prowizji. Rejestrując się do XTB za pomocą linku w opisie, wspierasz rozwój kanału. Pierwsza część tego materiału będzie dotyczyć przede wszystkim rynku gazu. W Polsce, gdzie zarówno do produkcji energii elektrycznej, jak i do ogrzewania nadal bardzo często używamy węgla, by zobaczyć pełen obraz problematycznej sytuacji, trzeba brać pod uwagę również ten surowiec. Należy też z całą mocą podkreślić, że wywołanie paniki, strachu, niepokojów społecznych, podziałów na kontynencie to jest podstawowy cel polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską. Nie chodzi o to, by nie informować o tym, co może nas czekać za parę miesięcy, by na siłę uspokajać, ale chodzi o to, by informować o tym w sposób rozważny, w sposób oparty na danych i na liczbach. Tych liczb i tych danych bardzo długo brakowało. Ze względu na dynamiczną sytuację brakowało takich naukowych opracowań na temat tego, co czeka nas w kolejnych miesiącach, ale takie dane już się pojawiają, pojawiły się w tym tygodniu. Jednym z najważniejszych dokumentów, na których opiera się ten film, jest opublikowane we wtorek badanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przedstawiające gospodarcze efekty wstrzymania rosyjskich dostaw. Z kolei w poniedziałek swoje wnioski i postulaty opublikował dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Wreszcie dziś swoje propozycje ogłosiła Komisja Europejska. Pamiętajcie, linki znajdziecie w opisie, zajrzyjcie na własną rękę. Badania dobrze graficznie ilustrują, dlaczego możemy spodziewać się wstrzymania dostaw. Te ograniczane są od wielu miesięcy, a sytuacja się pogarsza, choć to raczej nie jest najbardziej odpowiednie słowo. W końcu to z Europy co parę dni słychać głosy o konieczności ograniczania dostaw, a w dalszej perspektywie odcięcia się od rosyjskich surowców. W dalszej perspektywie, bo teraz Europa ewidentnie nie jest na to przygotowana. W 2020 roku ponad 40% importu gazu do Unii trafiło z Rosji. Zależność ta pogłębiana była przez politykę energetyczną największych państw Unii, przede wszystkim Niemiec, które w ostatnich tygodniach starały się o powstrzymanie działania gazociągu Nord Stream 1. Z ciężkim sercem, jak mówił wicekanclerz, prosząc o przesłanie remontowanej przez Kanadyjczyków turbiny, która utknęła w Ameryce Północnej przez sankcje. Prace gazociągu i tak zostały wstrzymane z powodu prac remontowych. Mimo tego, że surowiec ma z powrotem zacząć płynąć w najbliższych dniach, Rosjanie już teraz w środku lata mogą być niestety zadowoleni z paniki, jaką wywołują ich działania. Gazprom zapowiedział, że nie może zagwarantować dostaw gazu ze względu na siłę wyższą. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jeśli Rosjanie wstrzymają swoje dostawy, to po wdrożeniu wszelkich możliwości awaryjnych, wykorzystania wszelkich alternatywnych źródeł, w całej Unii Europejskiej zabraknie około 7% gazu. To nie brzmi jak wiele, prawda? Tylko problem w tym, że ze względu na istniejącą infrastrukturę, większość państw Unii Europejskiej nie odczuje braków w ogóle, a będą takie, w których zabraknie nawet 40% surowca. Te państwa to Czechy, Słowacja i Węgry. Wynika to z faktu, że tamtejsze gospodarki polegają w dużym stopniu na gazie do produkcji ciepła i energii, a główne trasy dostaw alternatywne wobec wschodu to połączenia biegnące przez Niemcy czy Austrię, a państwa te same będą miały problemy w tym zakresie. Czesi podpisali umowę o solidarności z Niemcami, ale jej test przyjdzie dopiero w momencie próby. Trudno o lepsze unaocznienie, do czego prowadzi jednowymiarowy stan europejskiej infrastruktury, to znaczy brak połączeń północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobrze tłumaczy to też intensywne rozmowy polsko-czeskie na temat budowy nowego gazociągu.
Dane te każą też inaczej spojrzeć na twarde stanowisko Węgier w sprawie sankcji energetycznych. Oprócz trzech wymienionych państw, zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zapotrzebowania nie spełnią też trzy inne – Niemcy, Austria i Włochy, którym zabraknie około 15%. I jeśli teraz komuś z Was przychodzi do głowy taka myśl, że skoro będą problemy z dostawami gazu, ale one nas nie dotkną bezpośrednio, to nie jest to nasz problem, to niestety muszę szybko wyprowadzić z błędu. Scenariusz odcięcia dostaw gazu będzie miał negatywny wpływ na wzrost gospodarczy na całym kontynencie. Jasne, największe straty poniosą te państwa, którym gazu zabraknie, ale efekt rozleje się też na Polskę, która według IMF straci na tym 1,5% PKB. Często można spotkać się w Polsce z wygłaszanymi z dumą informacjami, że mamy już zapełnione niemal całe magazyny gazu w przeciwieństwie do państw Zachodu. I to prawda. Problem w tym, że na przykład holenderskie magazyny zapełnione w 53% to większy odsetek tamtejszego zapotrzebowania niż polskie magazyny zapełnione w 97%. Sytuację Polski raport opisuje tak. Podczas gdy około połowa gazu ziemnego była importowana z Rosji w 2020 roku, polska gospodarka nie jest szczególnie gazochłonna, z większą historyczną zależnością od węgla. Nowy rurociąg z Norwegii przez Danię zostanie otwarty w październiku z początkową zdolnością importową od 2 do 3 miliardów metrów sześciennych rocznie, która wzrośnie do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie od stycznia 2023 roku. To w połączeniu z importem LNG z Litwy powinno pozwolić na pełne zastąpienie rosyjskiego gazu. Nie chciałbym Was w żadnym wypadku, drodzy widzowie, straszyć, ale jednocześnie nieodnotowanie tonu, w jakim informuje się o zagrożeniach, które czekają Europę w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy, no to byłoby równie nieodpowiedzialne. Zatem pozwólcie na kilka cytatów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Jej dyrektor swój tekst kończy tak. Ta zima może stać się historycznym sprawdzianem europejskiej solidarności. Takim, który nie może zakończyć się niepowodzeniem, z implikacjami daleko wykraczającymi poza sektor energetyczny. Europa może zostać postawiona przed koniecznością wykazania prawdziwej siły swojej Unii. Jego zdaniem kryzys może się pogłębić, jeśli odpowiedź już teraz nie zostanie skoordynowana i nie zostaną wdrożone środki zaradcze, takie jak wznawianie prac elektrowni olejowych, węglowych, atomowych, wszystkich jeśli to technicznie możliwe, czy obniżanie zapotrzebowania na energię zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega z kolei, pełne i dłuższe zakłócenie dostaw w szczycie sezonu zimowego może prowadzić do kosztownych regionalnych niedoborów, bardzo wysokich cen i racjonowania w niektórych krajach. Raport wzywa też do natychmiastowych działań i koordynacji polityki w tym zakresie. Komisja Europejska dziś zaproponowała pakiet działań, a reakcja doskonale pokazuje, z jak niebezpieczną sytuacją mamy do czynienia, jak niestety skuteczne są działania Federacji Rosyjskiej i że rzeczywiście nadchodzące miesiące mogą być wielkim testem dla Unii. Komisja proponuje bowiem równomierne, solidarne rozłożenie ciężaru kryzysu na rynku gazu, na przykład poprzez zobowiązanie wszystkich państw do redukcji zużycia o 15%. I teraz część społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej może sobie pomyśleć, zaraz, od kilkunastu lat alarmowaliśmy, że uzależnianie się od Rosji w sferze gazu jest głupie, niebezpieczne i niepotrzebne, a kiedy przychodzi kryzys właśnie z tym związany, mamy okazać solidarność, której ostentacyjny brak jest jedną z przyczyn obecnych problemów. Dodatkowo kontrowersje z pewnością będzie wzbudzał pomysł oddania w ręce Komisji Europejskiej decyzji na temat obowiązkowej redukcji zużycia gazu w razie wprowadzenia stanu ostrzegawczego. Z drugiej strony przy takim stopniu powiązań gospodarczych pogląd, że lepiej cały dostępny surowiec zachować dla siebie, nie oglądając się na sąsiadów, jest oczywiście pozbawiony sensu. Wielki kryzys w kilku państwach europejskich i tak szybko rozleje się dalej i może mieć znacznie gorszy wpływ na wszystkie europejskie gospodarki niż scenariusz, w którym wszyscy obniżają zużycie równomiernie. Tyle, że mówimy nie o dobrach luksusowych, o wygodzie, a o bezpieczeństwie, o ogrzewaniu czy dostępie do energii elektrycznej. To jest właśnie ten test, przed którym stoi dziś Europa. Europa, która przestaje chwilowo wybrzydzać, jeśli chodzi o źródła energii. Cele klimatyczne odchodzą na dalszy plan. Komisja wzywa do rezygnacji z produkcji energii z gazu na rzecz atomu, węgla czy oleju opałowego. To, że Polska nie zostanie tak mocno dotknięta kryzysem na rynku gazu, wynika m.in. z tego, że akurat w tej sferze polskie państwo prowadziło konsekwentną, rozsądną, rozłożoną na lata i, co bardzo istotne, realizowaną przez różne ekipy rządzące, politykę. Oczywiście z różnymi przygodami po drodze, z różnymi gwiazdkami, ale jednak mimo wszystko gazoport w Świnoujściu oddano pod koniec 2014 roku,
tym roku, na jesieni, ma zostać oddany gazociąg Baltic Pipe. Polska prowadziła mądrą politykę związaną z dywersyfikacją dostaw surowca. Dziś nie musimy ściągać go wyłącznie ze wschodu. No ale to nie jest jedyna przyczyna, bo równie ważna, może niestety ważniejsza przyczyna jest taka, że Polska po prostu nie polega na gazie w tak wysokim stopniu jak inne europejskie państwa, gdyż u nas bardzo istotną rolę pełni węgiel. Tak kształtuje się zużycie węgla kamiennego i brunatnego w Unii Europejskiej według statystyk Eurostatu, ale to chyba mniej istotne dla wielu dane niż te podawane przez Forum Energii. Aż 87% węgla spalanego w Unii Europejskiej na indywidualne ogrzewanie zużywają mieszkańcy Polski. Oznacza to, że problem związany z ogromnym wyzwaniem logistycznym, jakim jest dostarczenie węgla do indywidualnych odbiorców w obliczu odcięcia surowca z Rosji, dotyczy w tej skali wyłącznie Polski. O ile więc kwestia gazu będzie miała rangę problemu międzynarodowego, będzie dyskutowana intensywnie na poziomie Unii, wdrażane będą polityki solidarnościowe, węgiel, szczególnie ten przeznaczony do ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych, to problem, z którym poradzić sobie musi nasze państwo. A jak sobie radzi? Komunikacyjnie bardzo źle. W dużej mierze problem Polski polega dziś na braku zaufania do państwa, co niestety ma swoje uzasadnienie, biorąc pod uwagę politykę informacyjną w tym zakresie na wiosnę, która, mówiąc delikatnie, rozminęła się z rzeczywistością. Dość ewidentnie narasta niepokój, wzrastają ceny, a rządowe programy jak ten nowy, przewidujący dodatek w wysokości 3000 zł, nie odnoszą się do największego problemu, którym jest dostępność. Wysoka cena surowca wynika z braku podaży. Program dopłat wart ponad 11 miliardów złotych. W przypadku, gdy podaż nie wzrośnie, może spowodować dalszy wzrost cen. Jednym z istotnych problemów jest to, że węgiel z Rosji dostarczany był drogą lądową. I to do tego sposobu jego transportu dostosowana była duża część infrastruktury. Dziś zastępujemy go węglem wprowadzanym przez porty. Rząd zapewnia, że węgla nie zabraknie, a problemy mogą wystąpić wyłącznie w razie wyjątkowo surowej zimy. W innym przypadku społeczeństwo, zdaniem Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, może nie zauważyć, że jesteśmy w trybie kryzysowym. Jednocześnie rządy w całej Europie coraz częściej starają się przygotować społeczeństwa na możliwe trudności, mówiąc o konieczności oszczędzania energii i o możliwych problemach w sezonie grzewczym. Ale zastanówmy się na chwilkę, co może oznaczać takie działanie Federacji Rosyjskiej? Co może oznaczać taka ostentacja w stosowaniu broni energetycznej względem również Europy Zachodniej? Jakie to może mieć konsekwencje polityczne i gospodarcze? Jaka decyzja polityczna stoi za takim działaniem? To, że Rosjanie używają energii jak broni, jest jasne jak słońce, ale przecież nie dla wszystkich na kontynencie. Wywołanie kryzysu gospodarczego, w ślad za którym pójdą kryzysy polityczne w europejskich państwach, to najbardziej brutalny sposób na wykazanie europejskiego uzależnienia od dostaw surowców, ale takie zachowanie miałoby poważne, długoterminowe konsekwencje. Po pierwsze, taką broń można odpalić wyłącznie raz. Szok i zaskoczenie to coś, czego nie będzie się dało powtórzyć. Po drugie, będzie to oznaczać odcięcie się od głównego rynku zbytu dla głównych towarów eksportowych, surowców energetycznych, gospodarki państwa prowadzącego wojnę. Eksportu do Europy nie da się szybko i bezproblemowo zastąpić innymi kierunkami, bo dostępność surowców energetycznych ograniczona jest infrastrukturą, o czym doskonale sami się przekonujemy. Od gazociągów, ropociągów, przez kolej, porty, statki, to nie takie proste, by gaz czy ropę wysyłaną do Europy przekierować szybko na inny rynek. Z drugiej strony zachowanie Federacji Rosyjskiej jest zupełnie logiczne, gdyż Europa na każdym kroku deklaruje odejście od rosyjskich surowców. Przyspieszane są projekty infrastrukturalne, takie jak gazoporty, stawia się na odnawialne źródła energii, a część państw inwestuje też w atom. Z każdym rokiem takie uderzenie, taki szantaż w wykonaniu Moskwy będzie robił coraz mniejsze wrażenie na starym kontynencie. Wydaje się jednak, że na podstawie obserwowanych wydarzeń można wysnuć tezę, że Rosjanie pogodzili się z gospodarczym odcięciem od Europy, że nie traktują obecnej sytuacji jako przejściowej, nie liczą na to, że po zakończeniu wojny wszystko szybko wróci do normy. Liczą się raczej ze stałą zmianą relacji gospodarczych z państwami europejskimi. Nie ma tu udawania, że niezależnie od wojny Rosja jest stabilnym dostawcą surowców do Europy Zachodniej, zatem wezwania do dywersyfikacji są nieuzasadnione. Rosjanie, wykorzystując broń energetyczną w najbardziej odpowiednim według siebie momencie, jednocześnie najbardziej skutecznie derusyfikują europejską energetykę, zupełnie pozbawiając się wiarygodności, która w tym obszarze jest kluczowa. Tym samym stawiają wszystko na jedną kartę, gdyż próbując destabilizować państwa europejskie dziś, tracą fundament gospodarczy funkcjonowania swojego państwa w przyszłości.
To wręcz nieprawdopodobne, jak bardzo wiele zależy teraz od pogody, od tego, czy nadchodząca zima wpisze się w trend ostatnich lat i będzie stosunkowo łagodna, bo w przeciwnym wypadku problemy będą znacznie większe. W związku z możliwym, a tak naprawdę wypada dziś już powiedzieć bardzo prawdopodobnym kryzysem energetycznym w Europie już tej jesieni, już tej zimy, europejskie społeczeństwa będą szukały winnych. I nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Partie opozycyjne będą obwiniać rządy. Rządy będą obwiniać poprzedników bądź inne rządy. Swoje dostanie się Unii Europejskiej. Wina będzie zwalana na ocieplenie klimatu, na walkę z ociepleniem klimatu, na sankcje, komu jak będzie wygodniej. Ale chociaż wszystkie te czynniki mogą mieć jakiś wpływ na sytuację, w której się znaleźliśmy, to nie może nam umknąć to, że podstawową przyczyną kryzysu energetycznego będzie to, że Rosja napadła na Ukrainę. Kryzys energetyczny będzie efektem tego, że doszło do zerwania relacji handlowych między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, a do tego zerwania relacji handlowych doszło w wyniku brutalnej napaści Moskwy na sąsiednie państwo. Doszło do tego, ponieważ przy użyciu czołgów, artylerii, rakiet, bombardując zarówno pozycje wojskowe, jak i cywilne, grożąc anihilacją wręcz narodu, rusyfikacją, przesiedlając setki tysięcy osób, Federacja Rosyjska rozpoczęła wojnę na Starym Kontynencie, a wojna niestety jest kosztowna. Różnym innym stronom, wszystkie inne powody, wszystkie inne przyczyny kryzysu energetycznego są wtórne wobec tego, że Rosja rozpoczęła brutalną wojnę na Starym Kontynencie. I o tym w tym całym zamieszaniu nie zapominajmy. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.